Dzień dobry. Witajcie, kochani. Nazywam się Michał Korgol. Zachęcam każdego z was, którzy przechodzicie tutaj, którzy macie okazję być teraz tutaj z nami i słyszeć te słowa, abyście zostali z nami przez chwilę i posłuchali świadectwa naszego życia. Bo to świadectwo, jeśli tylko zechcecie, to świadectwo jest w stanie dzisiaj całkowicie odmienić wasze życie. Kilkanaście lat temu bardzo często mijałem bramę tego uniwersytetu. Od kiedy tylko byłem małym chłopcem, zawsze marzyłem, aby być kimś, aby być bohaterem. I wiecie doskonale, o czym mówię, bo nie ma chyba ani jednego człowieka na tej ziemi, który będąc dzieckiem nie chciałby być kimś, nie chciałby być jakimś super bohaterem. I od początku ja również wzrastałem, szukając tego szczęścia i szukając tej akceptacji. Wydawało mi się, że jak skończę studia na najbardziej prestiżowym uniwersytecie w Polsce, jak skończę Wydział Prawa, to na pewno już pochwycę. Będę już szczęśliwym i spełnionym człowiekiem. I tak było. Kilkanaście lat temu skończyłem z wyróżnieniem te studia na Wydziale Prawa tutaj Uniwersytetu Warszawskiego i szedłem w dalej. To od początku mówił mi ten system, że tylko w ten sposób mogę uzyskać szczęście i akceptację. Kiedy skończyłem te studia, zacząłem budować dużą firmę. Byłem współwłaścicielem 200-osobowej kancelarii prawniczej. Przy tym przez cały czas słyszałem zewsząd, że chodzi o to, żeby być w życiu dobrym. Więc ja byłem dobry. Ludzie mówili, że jesteś uczciwy. Jesteś człowiekiem sukcesu. Zbudowałeś piękny dom. Masz żonę, nowe samochody. Wyjeżdżasz kilka razy w roku na zagraniczne wakacje. A ja coraz bardziej z dnia na dzień wchodziłem w ten klimat. Przeglądałem się w tym, co mówią ludzie. Przeglądałem się w ich ocenach. Wydawało mi się, że to jest ważne. Ale przyjaciele, prawda jest taka, że gdy doszedłem do tego miejsca, że zacząłem być realnym człowiekiem wpływu, zacząłem mieć pieniądze, przemawiać na wielu różnorodnych konferencjach ogólnopolskich, kiedy ludzie przychodzili i klepali mnie po plecach, mówili: Michał, to o to chodzi, to o to chodzi. Ja wiedziałem, że tak naprawdę moje życie jest puste i każdego dnia zastanawiałem się, co będzie dalej, ale byłem mistrzem świata w zakładaniu masek. I teraz mówię do ciebie, który słyszysz te słowa. Zastanów się, jak często udajesz kogoś innego, udajesz kogoś, kim tak naprawdę nie jesteś, ale wydaje ci się, że jeśli nie będziesz udawał, jeśli nie będziesz tym kim, to świat cię wypluje i cię nie zaakceptuje. Ja też byłem w tego rodzaju pułapce. Z jednej strony miałem wszystko, co daje ten świat. Tak jak powiedziałem, dużą firmę, piękny dom, żonę, dzieci, nowe samochody i tak dalej. Kiedy miałem zły humor, szedłem sobie na drogie zakupy, aby poprawić sobie nastrój. Ale prawda jest taka, jeszcze raz wam to powiem i wiecie, o czym mówię, że bardzo się bałem, że nie wiedziałem, co będzie dalej. I kiedy byłem właśnie w takim miejscu mojego życia, miałem to szczęście, które macie wy teraz, że usłyszałem proste słowa Ewangelii. Usłyszałem, że tak naprawdę to, co do tej pory robiłem, nie ma żadnego znaczenia, bo rzeczywistością jest Chrystus. I 2000 lat temu Bóg tak pokochał świat w ten sposób, że dał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby każdy, kto we Nią wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak jak wam wspominałem, byłem zawsze intelektualistą. Wydawało mi się to na początku trochę niepojęte. Trochę nie znajdowało to odzwierciedlenia w książkach, które czytałem. Wiecie, nigdy nie brałem do ręki Biblii. Wydawało mi się, że to jest książka dla słabych ludzi. Ludzi, którzy się boją, ludzi, którym nie wyszło. A ja przecież udawałem cały czas człowieka sukcesu. Ale kiedy dowiedziałem się, że są ludzie, którzy mówią mi, że osobiście spotkali Jezusa, że Jezus nie wisi dzisiaj na krzyżu, że to nie chodzi o Jezusa historycznego, który żył 2000 lat temu, ale chodzi o Jezusa dzisiaj. Zacząłem się zastanawiać, bo ja wiedziałem, że ja Go nie znam. Nie ma w tym kraju takiej osoby, która nie słyszałaby czegokolwiek o Jezusie.
Każdy z nas coś słyszał, że kiedyś przyszedł, kogoś był, ale tak naprawdę, czy wiesz, co takiego wydarzyło się 2000 lat temu na krzyżu Golgoty? Czy zastanawiałeś się, jaki to ma związek z twoim życiem teraz? Bo ja wcześniej, przez 30 kilka lat mojego życia, kompletnie nie zadawałem sobie tego pytania. Spychałem ten temat. Spychałem, bo był niewygodny. To był w ogóle temat Boga, był takim dziwnym tematem. Z jednej strony nie chciałem, aby mnie kiedyś ukarał. Ale z drugiej strony nie zajmował żadnej pozycji w moim życiu. Przyjaciele, kiedy ja usłyszałem, że ludzie mówią, że mają z nim osobistą relację, ja postanowiłem to sprawdzić i zacząłem wołać do Niego. Jezus, jeśli Ty żyjesz, jeśli Ty jesteś prawdziwym Bogiem dzisiaj, ja chcę Cię poznać w taki sposób, jak mówią Ci ludzie. Nie jestem Wam w stanie tego intelektualnie wytłumaczyć, ale kiedy w szczerości swojego serca zacząłem wołać do Jezusa, bardzo szybko powstało wewnątrz mnie absolutne przekonanie o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Wiedziałem, że bez Jezusa jestem nikim. Wiedziałem, że Go potrzebuję. Wiedziałem, że jestem martwy. Pamiętam, któregoś dnia zamknąłem się w mojej łazience, mojego pięknego domu i zawołałem do Niego: Jezus, ja nie chcę dłużej udawać. Wierzę, że jesteś Bogiem. Wierzę, że 2000 lat temu wszedłeś tutaj na ziemię w ciele, z miłości do mnie. Wziąłeś na siebie winę i karę za moje bezbożne życie. A następnie, kiedy już poszedłeś na ten krzyż, zmartwychwstałeś i dzisiaj jesteś w niebie. Przyjdź i mnie uratuj. Przyjdź i mnie uratuj. Tamtego dnia, przyjaciele, w tej łazience, a było to prawie 7 lat temu, spotkałem się osobiście z Jezusem. Po raz pierwszy wtedy doświadczyłem Go. Nie wiedziałem dokładnie, co się wydarzyło. Bo tak jak Wam wspominałem wcześniej, nigdy wcześniej nie brałem do ręki Biblii, ale wiedziałem, że wychodzę z tej łazienki jako nowe stworzenie. Przyjaciele, 2000 lat temu, kiedy Jezus Chrystus chodził w ciele po ziemi, jednym z głównych Jego poselstw, które wygłosił do ludzi, było to, że każdy człowiek, każdy, podkreślę każdy, musi narodzić się na nowo. Pewnej nocy przyszedł do Jezusa taki poważany przez wszystkich w Izraelu członek sądu żydowskiego, Sanhedrynu, faryzeusz o imieniu Nikodem. Przyszedł w nocy i mówi: nauczycielu, o co chodzi? Bo widzę, że wielkie rzeczy czynisz. Jezus mówi mu: Nikodemie, dopóki nie narodzisz się na nowo, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. A on mówi: ale jak? Ja mam prawie 70 lat. Jak człowiek w tym wieku może powtórnie wejść do łona matki? Jezus mówi: Nikodemie, nie rozumiesz mnie. Dopóki nie narodzisz się z mojego ducha, dopóki nie narodzisz się z mojego ducha, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. Co się narodziło z ciała, jest ciałem. Co się narodziło z ducha, jest duchem. Przyjaciele, tamtego dnia, niespełna 7 lat temu, kiedy uwierzyłem w swoim sercu, że Jezus Chrystus to Bóg, który zszedł na ziemię, aby mnie uratować. Poszedł na krzyż, wziął winę i karę za moje bezbożne życie. Tamtego dnia, kiedy wezwałem nad swoim życiem Jego imienia, powiedziałem: przyjdź Jezu, panuj w moim życiu. Panuj w moim życiu. Tamtego dnia narodziłem się na nowo. Przyjaciele, każdy człowiek potrzebuje podjąć decyzję tutaj na ziemi. Każdy człowiek potrzebuje spotkać się z Bogiem. Każdy człowiek, słowo mówi wyraźnie, nie ma ani jednego sprawiedliwego, ani jednego, żaden z was, którzy tu przychodzicie, jeśli nie spotkałeś się z Jezusem, nie jesteś sprawiedliwy. Słowo mówi wyraźnie, nie ma ani jednego sprawiedliwego, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Największy grzech ludzi to to, że Jezus nie jest nikim ważnym dla ciebie, że jesteś w swoim codziennym życiu, teraz, kiedy przechodzisz może przez tą bramę, na studia, czy z wykładów, czy na wykłady, kiedy idziesz do pracy albo wracasz z pracy, kiedy idziesz do swojego domu, że jesteś całkowicie niezależny od Jezusa. Przyjaciele, to pytanie, które Jezus zadawał swoim uczniom, ale zadawał też ludziom, kiedy chodził w ciele po ziemi, ono jest wciąż aktualne. Kim dla ciebie jest Jezus? Dla ciebie osobiście. Kim on dla ciebie jest? Za chwilę będą nadchodziły święta. 90% ludzi w tym kraju
usiądzie do stołu. Co świętujesz? Choinkę, prezenty, o co chodzi? Może jesteś intelektualistą, zadaj sobie pytania. Po co Jezus przyszedł? Po co przyszedł na ziemię 2000 lat temu? Jaki to ma związek z twoim życiem? 2000 lat temu, przyjaciele, nastąpiła wielka wymiana krzyżowa. Wielka wymiana krzyżowa. Tak jak powiedziałem przed chwilą, Jezus Chrystus nie wisi dzisiaj na krzyżu. Jego tam nie ma. On realnie zmartwychwstał. On zmartwychwstał. Nie wisi dzisiaj na krzyżu. Jezus pokonał diabła. Wziął tam na Golgocie. Wziął wszelkie konsekwencje grzechu człowieka. Wszelkie konsekwencje. Jego wolą jest to, aby każdy człowiek doszedł do poznania prawdy. Każdy człowiek. Ale przyjaciele, ten, który jest Panem Panów i Królem Królów, który to wszystko stworzył i wymyślił, Jezus Chrystus, zostawił ci wolną wolę. Zostawił ci prawo decydowania. To ty decydujesz. To ty decydujesz. Tak naprawdę Boga każdy człowiek musi sobie wybrać. On jest jeden. Ale pytanie, kto zajmuje Boga dzisiaj w twoim życiu? Może rozrywka? Może masz jakieś hobby? A może cały czas uciekasz? Uciekasz od trudnych tematów. Uciekasz od trudnych tematów. Jezus powiedział, kładę przed każdym z was, życie oraz śmierć, błogosławieństwo oraz przekleństwo. Wybierz życie, abyś żył. Ty decydujesz. Ty, który teraz słyszysz te słowa, nawet wtedy, kiedy przychodzisz mimo, podejmujesz decyzję. Podejmujesz decyzję. Kim dla ciebie jest Chrystus? Kim on dla ciebie jest? Przyjaciele, nowe narodzenie nie jest na, nie wiem, szóstkę w indeksie, nie jest dla wybranych. To nie jest coś dodatkowego. Jeśli nie wybierzesz Jezusa Panem i Zbawicielem twojego życia, jeśli nie uwierzysz, że to On jest Bogiem, pójdziesz do piekła. Bez względu na to, co myśli teraz w tobie o to twój intelekt. Bez względu na to, co powie ci humanizm. Nie ma znaczenia, jakim życiem do tej pory żyłeś. Być może właśnie rozdałeś 1000 zup ubogim. Przeprowadziłeś 1000 staruszków przez ulicę. Być może w mediach społecznościowych ktoś ci przyznał nagrodę, że jesteś najbardziej uczciwym człowiekiem na tej ziemi. W oczach Boga to nie ma żadnego znaczenia. Sprawiedliwość ludzka nie ma żadnej wartości. Aby być sprawiedliwym i mieć dzisiaj pewność, że pójdziesz do nieba, musisz narodzić się na nowo, musisz uwierzyć. Musisz uwierzyć, że Jezus to Bóg. Przyjaciele, usprawiedliwienie jest z wiary. Jest przez wiarę, z łaski za darmo. Za darmo, za darmo. Żaden człowiek nie może sobie zasłużyć. Żaden człowiek nie może sobie zasłużyć tego, aby pójść na krzyż, aby pójść do nieba. Nic nie dołożysz do krzyża. Nic nie dołożysz. Jezus powiedział, tam, na krzyżu Golgoty, wykonało się. Jego krew jest zupełna. Jego krew jest zupełna. Pytanie, jaką to ma wartość w twoim życiu? Zadaj sobie to pytanie dzisiaj. Dzisiaj, kiedy słyszysz te słowa, zadaj sobie to pytanie. Kim dla ciebie jest Chrystus? Po raz pierwszy, bądź szczery sam ze sobą w tym temacie. Kim dla ciebie jest Chrystus? Bo powtórzę to jeszcze raz. Przez 30 parę lat mojego życia, choć kiedykolwiek ktoś mnie pytał, czy jestem człowiekiem wierzącym, mówiłem, no tak, jestem. Chrystus nie zajmował żadnej istotnej pozycji w moim życiu. To ja sam dla siebie byłem Bogiem. To ja byłem samosprawiedliwy. To ja decydowałem. I nieważne, czy chodziłem w tym momencie w samosprawiedliwości, czy w tym, co system tego świata mi nakazywał. Dla Jezusa nie było miejsca w moim życiu. Nie było miejsca. Przyjaciele, tak jak wam powiedziałem, 7 lat temu, kiedy wezwałem realnie imienia Jezus nad swoim życiem, narodziłem się na nowo. Od 7 lat doświadczam osobistej relacji z Jezusem. Osobistej relacji. Każda prawdziwa dziedzina mojego życia została podniesiona. Tak jak wspominałem wam wcześniej, byłem przedsiębiorcą, nadal jestem przedsiębiorcą, ale jestem skutecznym przedsiębiorcą. Kiedyś kochałem egoistycznie. Uważałem, że to czy tamto mi się należy. Dzisiaj kocham i potrafię być kochany. Nie jesteśmy tutaj tylko po to, aby wam opowiadać,
Jesteśmy tutaj też po to, aby wam zaprezentować Boga mocy dzisiaj. Bo Jezus żyje dzisiaj. To jest Bóg dzisiaj. Wczoraj się nie liczy. Dzisiaj. Dzisiaj. Pytanie, kim on dla ciebie jest dzisiaj? Tam 2000 lat temu na krzyżu Golgoty Jezus z miłości do ciebie wziął na siebie, tak jak powiedziałem, wszelkie konsekwencje grzechu. Wziął też każdą chorobę i każdą niemoc. Każdą chorobę i każdą niemoc. Jeśli dzisiaj ktoś z was jest chory, to albo dlatego, że nie wiedzieliście o tym, albo dlatego, że się na to godzicie. Ale ja ci mówię dzisiaj, wystaw nas na próbę. Wystaw nas na próbę. Jeśli jesteś chory, może masz nieuleczalną chorobę, wystaw nas na próbę. Położymy na tobie nasze ręce w imieniu Jezusa. Nakażemy odejść chorobie. Nakażemy odejść depresji. Nakażemy odejść zniewoleniu. I odejdzie. I będziesz wolny. Powtórzę pytanie. Czego chcesz? Czego chcesz? Czy chcesz być zdrowy? Czy chcesz być wolny? Przyjaciele, Jezus to Bóg mocy. To realny Bóg. Realny Bóg. Tu nie chodzi o wisiorki. Nie chodzi o inne pierdoły. Oddanie życia Jezusowi to najważniejsza decyzja życia. Najważniejsza decyzja twojego życia. Powtórzę jeszcze raz. Przez 30 kilka lat chodziłem na smycie tego systemu. Skończyłem te studia z wyróżnieniem na Wydziale Prawa. Byłem współwłaścicielem 200-osobowej kancelarii i każdego dnia udawałem. I pieniądze nie dały mi tego szczęścia. Pieniądze nie dały mi akceptacji. I tak jak wy dzisiaj, zostałem kiedyś skonfrontowany, że musiałem sobie odpowiedzieć, kim realnie dla mnie jest Chrystus. I stanąłem wtedy i zapłakałem, bo wiedziałem, że był nikim. Ale kiedy uwierzyłem i wezwałem Jego imienia, narodziłem się na nowo. Już dzisiaj jestem obywatelem nieba. Już dzisiaj doświadczam wymiany krzyżowej. Kto z was, przyjaciele, kto z was chce pojednać się dzisiaj z Bogiem? Kto z was chce mieć dzisiaj relację ze Stworzycielem nieba i ziemi, Panem Panów i Królem Królów? Kto z was wystarczy, że uwierzysz w twoim sercu, że Jezus Chrystus to Bóg, który zszedł na ziemię w ciele człowieka właśnie po to, aby cię uratować, że poszedł na krzyż, zabierając wszelką konsekwencję twojego grzechu, twojego bezbożnego życia, wziął wszelką winę i wszelką karę na siebie. Jeśli w to uwierzysz i wezwiesz nad swoim życiem Jego imienia, będziesz uratowany, będziesz zbawiony. Przyjaciele, każdy z was w jakiś sposób teraz, pod bramą tego uniwersytetu, jest konfrontowany. To się ma nijak do tego, co całe życie słyszałeś. Ja też wzrastałem w intelektualno-humanistycznych myśli i musiałem kiedyś stanąć i odpowiedzieć sobie szczerze na pytanie, kim dla mnie jest Chrystus? Kim dla mnie jest Chrystus? I przyznać szczerze, że był nikim. Czego chcesz? Czego chcesz? Zadaj sobie to pytanie. Jeśli uwierzysz, dzisiaj weźmiesz Jego imienia. Dzisiaj będziesz zbawiony. Dzisiaj zostaniesz obywatelem nieba. Ty decydujesz. Ty decydujesz. Ty decydujesz. Jesteśmy tutaj dla was, jeśli chcecie porozmawiać, posłuchać świadectw naszego życia. Może potrzebujecie modlitwy, tak jak powiedziałem. Może masz nieuleczalną chorobę. Chcesz odejść zdrowy dzisiaj stąd. Podejdź. Wystaw nas na próbę. Nazywam się Michał Kordon. 7 lat temu osobiście spotkałem Jezusa. Narodziłem się z Bożego Ducha. Jestem tutaj wam po to, aby świadczyć swoim życiem, że Jezus żyje. I musicie teraz coś z tym zrobić. Albo uznać mnie za wariata. Albo uznać, że jednak wasze dotychczasowe życie jest nic nieważne. I należy podjąć decyzję. Zacząć decydować. Jesteśmy tutaj dla was. Amen.